Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić piwo w stylu amerykańskim, chociaż takim stylu, który poszedł jakiś czas temu w odstawkę. Jest to mianowicie California Common, dawniej znane jako steam beer, czyli piwo parowe. Wywodzi się ono z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i powstało, powiedzmy, geneza jego sięga gdzieś XIX wieku, gorączka złota, czasy trudne, potrzebne było tanie piwo, proste w produkcji i steam beer, czyli piwo czy też California Common, było takim jakby zamiennikiem lagera. Piwo fermentowane drożdżami dolnej fermentacji, tak jak drożdżami lagerowymi. Natomiast w zakresie temperatur fermentacji górnej, w tym niskim zakresie temperatur, po co? Po to, żeby jak najbardziej upodobnić się do lagera, a jednocześnie móc je ważyć w trudnym klimacie, bez systemów chłodniczych, bez lodu, bez lodówek i tak dalej. Dlaczego w ogóle piwo parowe? No tutaj sprawa nie jest oczywista i do tej pory w zasadzie nie wiadomo, jaka jest tego geneza. Sam browar Anchor, czyli protoplasta jakby ważący to piwo od XIX wieku ciągle. Nie wiem, czy dobrze mówię. Dobra, jeszcze raz. Dlaczego w ogóle piwo parowe? Sprawa nie jest do końca wyjaśniona. Jest kilka teorii. Browar Anchor twierdzi, że piwo parowe wzięło się od tego, że używano tac chłodniczych. Rzeczkę chłodzoną na tacach chłodniczych położonych na strychu browaru. Przepływało tam chłodne powietrze znad oceanu. No i unosiła się nad browarem para z tej stygnącej brzeczki. Druga wersja jest taka, że piwo było bardzo mocno nagazowane i po prostu przy otwieraniu ten taki klasyczny dymek się wydobywał, stąd piwo parowe. No i trzecia teoria, najmniej prawdopodobna, że ta nazwa pochodzi od Dampfbier, od niemieckiego piwa górnej fermentacji, a Dampf to też jest para, podobno, nie wiem, nie znam niemieckiego. Natomiast jako, że to miało się upodobniać bardziej do lagera, a Dampfbier był alem, to ta teoria jest jakby najmniej prawdopodobna. I cóż to za piwo jeszcze? Piwo sprzed epoki nowofalowych amerykańskich chmielów. Chmielone klasycznie odmianą Northern Brewer, która obecnie używana jest w zasadzie wyłącznie dla goryczki, dająca no, niezbyt mocny aromat, ziemisty, mówią, że drewniany i tak dalej. Jako, że temperatura fermentacji stosunkowo niska, to i tych nut owocowych nie powinno być wiele. Czyli takie piwo codzienne, po prostu piwo codzienne, pochodzące sprzed piwnej rewolucji. Długo, długo sprzed piwnej rewolucji. Wygląda tak. Zobaczmy, co jest w środku. Kapselek z tym amerykańskim oczywiście napisem użyj otwieracza. No i nalewamy. Prezentuje się super. Barwa bursztynowa, taka herbaciana wręcz, jak Amber Ale. Piana ładna, utrzymuje się, chociaż niezbyt bujna. No i w aromacie rzeczywiście pachnie trochę rzeczywiście jak lager. Czyli jest aromat chmielowy, taki ziemisty, nieco ziołowy. To wszystko podszyte jest nutą słodową, bardzo wyraźną nutą słodową oraz delikatnymi esterami. Więc przypomina mi troszkę domowej produkcji lagery, takie, w których ktoś nie dopilnował temperatury fermentacji, tak? Czyli gdzieś ta temperatura troszkę skoczyła i piwo dostało troszkę estrów. Bardzo przyjemny aromat. Aczkolwiek no, nie jest to piwo rewolucyjne, jakieś nie wiadomo jak bogate.
No, smak jest troszkę delikatnie szokujący, bo ma charakter chmielowy właśnie. Czyli posmak chmielu, taki odwzorowujący to, co w aromacie, ziemistość, przyprawowość. I to wszystko jeszcze zwieńczone taką porządną, solidną goryczką, która jest świetna, po prostu taka krótkie, mocne uderzenie. W zasadzie no, goryczka, powiedziałbym, idealna, pobudzająca, nie trwająca długo, nie męcząca, natomiast pobudzająca do kolejnego wypłuku. No cóż, piwo codzienne. Piwo codzienne, piwo bardzo smaczne, piwo orzeźwiające, gaszące pragnienie, natomiast na pewno nie oferujące jakich, nie wiadomo jak wielkich wrażeń. Co ciekawe, no nigdy jeszcze nie piłem chyba komercyjnego przykładu California Common, to jest pierwsze. Piłem kilka domowych jakby podejść. No i warto spróbować. Warto spróbować piwa w tym stylu. Nie jest to prosta sprawa, żeby je upolować, bo no, jakby ta piwna rewolucja zepchnęła ten styl na boczny tor. Ale jak gdzieś zobaczycie, to taki klasyk Anchor Steam Brewing z San Francisco. Wyśmienite piwo. Wyśmienite piwo. Na pewno warto się z nim zmierzyć, warto zobaczyć, co to jest California Common. Być może, jeżeli ważycie w domu, to fajnie takie piwo sobie uważać jako piwo codzienne, takie do obiadu, do grilla, na spotkanie z przyjaciółmi. Super. No dobra, to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Thank you.